uroczystości wręczenia nagania obywatelstwa polskiego, uroczystego wręczenia tych dokumentów dokona wojewoda warmińsko-mazurski pan Artur Ochojecki, którego w imieniu swoich i oczywiście państwa serdecznie witam. Proszę o zabranie głosu. Bardzo dziękuję pani dyrektor. Szanowni państwo, bardzo się cieszę, że mamy dzisiaj ten uroczysty dzień, w którym w sposób oficjalny zostały państwu przekazane akty nadania polskiego obywatelstwa. Obywatelstwa, o które staracie się państwo na ogół od wielu, wielu lat. Z Polską związaliście swoje życie, z Polską w Polsce pracujecie, w Polsce założyliście rodziny i chcecie dla nowej ojczyzny pracować, chcecie dla nowej ojczyzny także swoje życie z Polską, swoje życie związać. I to jest wielka wartość dwustronna, bo zarówno my urodzeni w Polsce, od urodzenia posiadający polskie obywatelstwo, możemy dzięki temu czerpać i z waszego doświadczenia, i z waszej dotychczasowej historii życia, i z kultury, którą także wnosicie do naszej ojczyzny, ale jestem przekonany także, że i dla państwa to jest ubogacające, to jest ważna chwila i to jest no, pewnego rodzaju przełomowe wydarzenie w waszym życiu. Odtąd stajecie się obywatelami polskimi, ale także obywatelami Unii Europejskiej i wiążą się z tym wszystkim zarówno przywileje, ale również pewnego rodzaju obowiązki wynikające z obywatelstwa. To jest powód do dumy i tak jak ja i obywatele urodzeni w Polsce jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, tak jestem przekonany, że i w ciągu kolejnych lat pobytu w Polsce tutaj życia, pracowania i tego wszystkiego, co się z Polską wiąże, że i dla was Polska stanie się powodem do dumy, czego wam zresztą pani bardzo serdecznie życzę. Ale chciałbym jeszcze na jeden aspekt zwrócić uwagę, na to, że taka chwila, taki dzień jak dzisiaj może być także dla obywateli polskich urodzonych w Polsce pewnym powodem do refleksji, do tego, aby zastanowić się i odkryć w sobie na nowo to poczucie bycia Polakiem, bycia polskim obywatelem i tego wszystkiego, co się z tym wiąże, wszystkich wartości, które z tego wynikają, bo my, państwo zabiegając o polskie obywatelstwo, pokazujecie także nam, urodzonym w Polsce i wychowanym, że warto być Polakiem, że warto być dumnym z polskiego obywatelstwa. I ja sam także mam przy takich okazjach powód do refleksji nad tym, jak ja sam swoje polskie obywatelstwo traktuję i chciałbym, żeby to zawsze była ogromna wartość dla tych wszystkich, którzy chcą z poczucia bycia Polakiem czerpać siłę i czerpać także pewnego rodzaju sposób na życie, na to, jak także wychowywać swoje dzieci i jak traktować Polskę jako kraj macierzysty, jako kraj, w którym żyjemy, w którym wychowujemy nasze dzieci, w którym spędzamy naszą codzienność i którą także przy okazji różnego rodzaju wyjazdów mamy okazję reprezentować, bądź to oficjalnie, bądź zupełnie prywatnie. Chciałbym państwu życzyć tego codziennego, codziennej takiej mniejszej i większej, bo czasami bardziej podniosłej, czasami takiej codziennej dumy i radości z bycia polskim obywatelem. Chciałbym życzyć, abyście państwo
czerpali z tego to wszystko, co wam do codziennego życia jest potrzebne, abyście w spokoju, w pewności jutra mogli tu żyć, pracować, mieszkać i uznawać swoje życie za spędzone w sposób optymalny, taki, jaki sobie wymarzyliście. Gratuluję. Gratuluję tego wyboru, gratuluję tego także poświęcenia, które na pewno się wiązało i opuszczenie ojczystych krajów i tego, że zdecydowaliście Państwo na bycie polskim obywatelem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, Panie Wojewodo. Szanowni Państwo, za chwilę ten uroczysty moment, na który Państwo czekacie, otrzymacie z rąk Pana Wojewody, oprócz dokumentu, również Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej i również flagę biało-czerwoną, naszą biało-czerwoną. To są symbole narodowe, ale obok jest jeszcze inny symbol narodowy, nasz polski hymn. I przy takiej uroczystości wskazane jest bardzo, żebyśmy wspólnie wysłuchali. Zatem bardzo proszę Państwa o powstanie. Będzie odegrany Mazurek Dobrowskiego. Przystępujemy do uroczystości. Akt nadania obywatelstwa polskiego. Na podstawie artykułu 27 ust. 1 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim stwierdza się, że pani Swietlana Kwiatkowska-Bodzyńska nabyła obywatelstwo polskie zgodnie z postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Thank you.
decyzją wojewody warmińsko-mazurskiego z 2 października za obywatela polskiego uznana została pani Marzenna Karzyk. Nie powiem jak mocno, jak długo, ale po prostu przede wszystkim trzeba bardzo chcieć, żeby stać się obywatelem państwa, które dotychczas było państwem goszczącym państwa. Spędziliście tu wiele lat, wiele miłych, radosnych chwil, dlatego zdecydowaliście się zostać obywatelami Polski.